witać serdecznie w pięknym regionie lubelskim w imieniu władz regionu, w imieniu pana marszałka Rafała Stawerskiego, w imieniu pana wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Jest nam niezmiernie miło gościć państwa w tym miejscu. W miejscu pięknym, ale w miejscu, obok którego rodzi się przyszłość regionu lubelskiego, ale również przyszłość rozwoju całej Polski, a być może nie tylko. Szanowni Państwo, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to port Małaszewiczach. Największy suchy port w Europie, oczko na świat, jeżeli chodzi o przewozy towarowe. Też tego miejsca pogratulować, bo proszę Państwa, ta inwestycja, o której mówimy, otrzymała wreszcie wszelkie wymagane pozwolenia i jest jakby otwarta droga do tego, aby te środki tutaj zainwestować. Wiemy, z czym ta inwestycja się wiąże. Ta inwestycja wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości, usług okołologistycznych, no, wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy na południowym Podlasiu, tutaj w regionie lubelskim. Uważamy i chcielibyśmy, aby region lubelski stał się, czy się staje powoli, takim hubem logistycznym nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej, tej części Europy. Bardzo dużo będzie o kolei, bo jesteśmy bardzo blisko kluczowego przejścia kolejowego, przejścia granicznego na kolejowym jedwabnym szlaku. I tak naprawdę byłem kiedyś w Brukseli na dużej konferencji. Z jednej strony Chińczycy, z drugiej strony Niemcy, Francuzi pokazują mapę Eurazji. Tak? I na tej mapie Eurazji jest parę miejscowości. Paryż, Berlin, Moskwa i Małaszewicze. Właśnie, otóż tak słynne są, że nawet Chińczycy próbują się uczyć wymawiać Małaszewicze, skracają tego do Mala. Mówią Mala i że to jest taki punkt, który jest rzeczywiście początkiem Unii Europejskiej, który jest początkiem naszego normalnotorowego systemu kolejowego i tutaj ogniskuje się mnóstwo problemów, ale i też szans rozwojowych i chcemy, żeby ten nowy jedwabny szlak w województwie lubelskim zaistniał i żeby był motorem napędzającym gospodarczo ten region. Po chińsku Mala to sukces właśnie. Po chińsku mala to sukces, natomiast do tego sukcesu jeszcze trochę nam potrzeba. Musimy popracować nad przepustowością linii kolejowych. Są duże prace za nami, ale jeszcze sporo inwestycji trzeba zrobić, żeby te pociągi się tutaj nie korkowały, bo dzisiaj jest rzeczywiście tak, że te Małaszewicze są takim symbolem tego, jak się przecisnąć do Unii Europejskiej. Mamy mnóstwo różnych procesów. Od prawa graniczna, od prawa fitosanitarna, do tego zmiana szerokości toru, urząd celny, jak to wszystko razem zbierzemy, to okazuje się, że w takich małych Małaszewiczach czy w Terespolu ogniskuje się mnóstwo różnych procesów, które trzeba ze sobą skoordynować, żeby ten pociąg nie utykał tutaj na kilka dni. Dzisiaj na tej konferencji znane nazwiska i specjaliści z tego i z tej branży? Bardzo dużo zaprosiliśmy ludzi, to co nas bardzo cieszy, przyjechali przedstawiciele polskich portów, nawet zagranicznych portów. Widać, że ten temat jest ważny dla różnych podmiotów gospodarczych, dla różnych ludzi, którzy często prowadzą biznes daleko od Lubelszczyzny czy daleko od Małaszewicz, a mimo wszystko uważając, że warto tu być, warto zobaczyć jak to wygląda, to taki magnes przyciągający nas tutaj na miejsce. Wszyscy mówią o Małaszewiczach, natomiast mało kto tutaj był na miejscu. Jutro ruszamy na wycieczkę, żeby zobaczyć na własne oczy te terminale, te węzły kolejowe, jak to wszystko wygląda, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, nie tylko z książek, nie tylko z gazet, ale żebyśmy zobaczyli to na własne oczy. Potwierdzę to, co powiedział pan marszałek Kulawa w swoim zdaniu, że sprawa Małaszewicz, jesteśmy jednomyślni, trzymamy kciuki i zrobimy wszystko, żeby ten port rozwijał się jak najszybciej i ludziom żyjącym się w powiecie bialskim, ale również ludziom parającym się szeroko pojętą współpracą międzynarodową również, żyło się coraz lepiej i powodziło się coraz lepiej. Myślę, że mamy, proszę Państwa, podwaliny do tego, byśmy między Azją, Europą Środkową, Europą Wschodnią i Zachodnią byli tym mostem, który dzisiaj ze względu na położenie tuż obok granicy Schengen od wewnątrz Unii Europejskiej może robić wszystko to, co robi logistyka w tej Unii.
Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj reprezentować na tak ważnej konferencji pana starostę Mariusza Filipiuka, który z przyczyn wynikających nagle nie mógł dzisiaj tutaj być. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne i istotne jest to, jest istotne to zagadnienie związane z przejściem tutaj w Terespolu, jak również portem przeładunkowym Małaszewicze. Myślę, że Europejski Rok Kolei jest bardzo dobrym również bodźcem do tego, byśmy odbili się, byśmy mogli się odbić i wskoczyć na wyższy poziom, jeżeli chodzi o przewozy towarów, ale również przewozy ludności. Bo jak najwięcej przewiezionych towarów, jak najwięcej przewiezionych osób podróżujących koleją, to jest również wpisywanie się w Europejski Zielony Ład. A to są bardzo kompatybilne ze sobą dwa problemy. Tak samo jak dla województwa lubelskiego, nie mniej istotnie przejście w Terespolu i port przeładunkowy Małaszewicze, właściwie park przeładunkowy, można dzisiaj tak powiedzieć, jego perspektywa rozwoju, ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju powiatu bialskiego, ma niebagatelne znaczenie na wymianę towarów między Azją, Europą Wschodnią i Europą Zachodnią. Jesteśmy takim mostem, który jest ulokowany przy granicy Schengen, w miejsce, którym można odprawić i opatrzyć w dokumenty wszystkie towary wjeżdżające z Azji, tak samo jak się to robi dzisiaj w Hamburgu czy w wielu innych miejscach i portach przeładunkowych. Natomiast dysponując jako kraj tym przejściem, tym terminalem i tym taborem kołowym, jesteśmy w stanie bardzo sprawnie przewieźć te towary również na kołach, już trakcją samochodową do portów przez Via Baltica, jak również w przyszłości Via Carpatia na południe. Więc jest to miejsce, w które będzie bardzo dobrze położone względem węzłów bardzo ważnym, kiedyś w Ulce Dobryńskiej, jak również tego największego w Europie, tak jak zapowiadał minister Adamczyk, węzła właśnie położonego w Międzyrzecu. Więc to dla nas szansa. Szansa dla transformacji dla powiatu bielskiego z powiatu rolniczego na powiat nieco bardziej przemysłowy i usługowy. No myślę, że jest to również szansa i dla rolnictwa, bo można również to, co się wyprodukuje w rolnictwie i przetworzy, również wywieźć, ale i przywieźć te środki do produkcji, które są bardzo potrzebne dla rolnictwa. Myślę, że od rolnictwa tak szybko nie odchodźmy, ale obok rolnictwa, bo dzisiaj rolnictwo to jest również gałąź duża przemysłu i gospodarki kraju, która ma niesamowitą siłę sącą na nowości, na technologie, na elektronikę również. To jest również coś, co wsysa myśli techniczne, które są wytwarzane i dzisiaj bardzo szybko przerabiane na upodmiotowiane w różnych maszynach, urządzeniach itd. Myślę, że powiat bialski, jako ten jeden z trzech największych powiatów w Polsce, ma tutaj szansę to wykorzystać i mam nadzieję, że wykorzysta, a ludzie tutaj mieszkający będą mogli żyć i cieszyć się lepszym poziomem życia i tego wszystkim życzę. Chciałbym Państwa przede wszystkim oficjalnie powitać na pierwszej konferencji poświęconej właśnie kolejowym przejściom granicznym i transportowi terminalnemu. Ta konferencja odbywa się w szczególnym miejscu, jakim jest właśnie rejon Terespola i Małaszewicz. O znaczeniu tego miejsca nie muszę Państwa przekonywać, czy też na to powiedziałem, ale też jakby liczba uczestników tej konferencji świadczy o tym, że wszyscy Państwo rozumiecie, jakie to miejsce ma szczególne znaczenie dla naszej branży. Janów Podlaski Zamek, ale mowa dzisiaj o Małaszewiczach. Tak, ponieważ rejon Terespola i Małaszewicz jest bardzo ważny dla branży logistycznej nie tylko Polski, ale całej Europy. A mamy do czynienia w tej chwili z takim kryzysem w branży logistycznej, który myślę, że sprowadza się właśnie do wąskich gardeł w łańcuchach dostaw. Więc tutaj jakby ta nasza konferencja traktowana jest jak okazja do tego, żeby porozmawiać o tych problemach, poznać ich źródła, a być może wypracować jakieś, powiedzmy, nie wiem, konstruktywne rozwiązania, albo propozycje konstruktywnych rozwiązań, może tak, nie same rozwiązania, ale propozycje. Spotkała się tutaj, myślę, że śmietanka branży logistycznej z Polski. Mamy tutaj przedstawicieli praktycznie wszystkich portów, dużych operatorów logistycznych, terminali kontenerowych z całej Polski. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zatyka się kanał Suezki, oby się Małaszewicze nie zatkały. Wie pan co, Małaszewicze są tutaj nie tylko w naszej prasie, ale w prasie ogólnoświatowej odmieniane przez wszystkie przypadki. Więc tak naprawdę mamy o czym rozmawiać. Mamy o czym rozmawiać.
Właśnie czego się spodziewacie po tej konferencji? Jakiś rezultat, jakie rezultaty Was zadowoliły? Mamy nadzieję, że przede wszystkim branża logistyczna skonsoliduje się, tak? Będzie w stanie wypracować jakieś propozycje rozwiązań, jeżeli chodzi o te wąskie gardła, o których mówimy. Bo proszę zauważyć, że w tej chwili przez to, że Małaszewicze są bardzo obciążone, wiele pociągów jest puszczanych przez Rosjan przez Kaliningrad. Część z tych pociągów wjeżdża do Polski przez Braniewo, ale część kontenerów jest ładowana w porcie na statki. Rosjanie planują też budowę na północy nowych terminali kontenerowych. Także no, jest... Powinniśmy zawsze być krok do przodu. To czy musimy po prostu pomyśleć o tym, dlaczego powinniśmy być bardziej konkurencyjni? W jaki sposób to zrobić?